co się dziś robi na ziemi polskiej. Podwójne nazwy na ziemi polskiej. My to mieli za Stalina. Wiecie, jak się nazywał, katolicy nazywały? Stalinogród. Słyszeliście o tym? Jedźcie na Kaszuby. Którzy przez wieki byli wierni Polsce, dziś im każą w dwóch językach pisać. Jedźcie na Opolszczyznę. Jeszcze chwilę i zmienią nazwy, jeszcze miast. Ale na Kaszubach żyje potomek Polaków pomorskich z czasów Piastów. Żyje potomek naszych ojców, którzy pod Grunwaldem przyszli i przeszli na służbę króla polskiego. Choć ślisówcami krzyżaków wypowiedzieli służbę, poszli na stronę Polaków. I dziś potomek tych Polaków z pierwszych wieków średniowiecza, moi drodzy, na Kaszubach, jako jedna z nielicznych miejscowości, nie wprowadził drugiej nazwy Neapoli czy Scypolis. Brzmi nazwa polska, przekonał ten. I muszę wam powiedzieć, z tego rodu mamy również rycerza Chrystusa Króla. Prusak w czasie zaborów dawał im fon, żeby ich uszlachcić, żeby przeszli na służbę niemiecką. Nie zdradzili. Nie jest to fenomenalne.